armię świata Defense 24. Jeżeli podoba się Państwu seria Armię Świata, zachęcamy do kliknięcia łapki w górę, komentowania i subskrybowania kanału. Położone na północno-zachodnim wybrzeżu Afryki, Maroko, to państwo zamieszkiwane dzisiaj przez niemal 38 milionów ludzi. Wielkość terytorium Maroko zawiera się natomiast w przedziale od 446 do 710 tysięcy km kwadratowych. 446 tysięcy to obszar Maroka bez terytorium tzw. Sahary Zachodniej, dawnej kolonii hiszpańskiej o nieustalonym obecnie międzynarodowym statusie. Maroko uznaje jednak Saharę Zachodnią za integralną część własnego terytorium i zwalcza separatystów, uważających, iż jest to odrębne państwo, czyli tzw. Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna. Ta różnica zdań jest oczywiście źródłem konfliktu i jedną z przyczyn, dla których Marokańczycy szczodrze inwestują dzisiaj w swoje siły zbrojne. Drugą przyczyną jest wschodni sąsiad Maroko w postaci Algierii, będącej regionalnym rywalem tego państwa. Poza tym Maroko graniczy także na północy z hiszpańską eksklawą, czyli Ceutą, o którą zgłasza zresztą roszczenia terytorialne. Algieria pozostaje nadal w dobrych stosunkach z Rosją i jest dzisiaj praktycznie najlepszym klientem na rosyjską broń. Tymczasem Maroko to państwo o tradycyjnie dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Francją, a także współpracujące z NATO. Jest to szczególnie widoczne po organizacji tego królestwa, jego sił zbrojnych i zakupach sprzętowych. Królestwo Maroka to państwo o możliwościach demograficznych i finansowych minimalnie tylko mniejszych niż w przypadku regionalnego rywala. W 2022 roku gospodarka wypracowała produkt krajowy brutto w wysokości 143 miliardów dolarów, a na obronność przeznaczono nieco ponad 5%, co dało budżet obronny w wysokości 6 miliardów 350 milionów dolarów. Warto przy tym dodać, że marokańskie wydatki na uzbrojenie znacząco wzrosły, począwszy od 2019 roku, a wcześniej kształtowały się na nieco niższym poziomie, około 3,5 miliarda dolarów rocznie. Za obecny budżet Marokańczycy są dzisiaj w stanie wystawiać siły zbrojne liczące niemal 196 tysięcy ludzi, których wesprzeć może 150 tysięcy rezerwistów, czyli przeszkolonych mężczyzn do 50 roku życia. Oprócz tego w formacjach paramilitarnych służy ponad 50 tysięcy ludzi należących do Gwardii Królewskiej, Żandarmerii Królewskiej i 30-tysięcznej Służby Pomocniczej. W skład sił zbrojnych wchodzą wojska lądowe, siły powietrzne i marynarka wojenna. Najwięcej żołnierzy służy w wojskach lądowych i jest ich tam 175 tysięcy. Wojska lądowe działają w ramach dwóch dowództw: północnego z siedzibą w Meknes, z zakresem terytorialnym odpowiadającym bezspornemu terytorium Maroko, i dowództwa południowego, obejmującego terytorialnie Saharę Zachodnią z siedzibą w Al-Uyun. Warto przy tym dodać, że marokańskie siły zbrojne niemal w pełni kontrolują Saharę Zachodnią, za wyjątkiem niewielkich obszarów w głębi pustyni. Trudno dzisiaj powiedzieć, jak dokładnie są rozłożone marokańskie wojska lądowe pomiędzy oboma dowództwami, ale łącznie posiadają one jedną brygadę pancerną i 10 lub 11 samodzielnych tzw. pancernych grup dywizjonowych. Ta ostatnia jest jednostką charakterystyczną dla armii marokańskiej, a jej skład nie jest do końca regularny. Każda pancerna grupa dywizjonowa posiada szwadron dowodzenia i od 4 do 6 szwadronów pancernych oraz 2 szwadrony zmechanizowane bądź zmotoryzowane, przy czym jeden z nich to pododdział rozpoznawczy, a drugi wsparcia. Zazwyczaj pancerna grupa dywizjonowa posiada od 50 do 60 czołgów bądź kołowych wozów bojowych uzbrojonych w armaty oraz około 30 transporterów opancerzonych lub BWP. Jedyna brygada pancerna nosi numer 6 i jest nazywana Brygadą Rosyjską. Służą w niej bowiem
czołgi T-72B wraz z francuskimi kołowymi wozami wsparcia AMX-10 i lekkimi kołowymi transporterami WAB-VTT. W skład 6 Królewskiej Brygady Pancernej wchodzą dwie pancerne grupy dywizjonowe, dwa bataliony piechoty, grupa artylerii samobieżnej plus pododdziały logistyczne. Poza tym Marokańczycy posiadają w wojskach manewrowych 3 brygady i 8 pułków zmechanizowanych, lekką brygadę ochrony, 2 brygady powietrzno-desantowe, 2 bataliony desantowo-szturmowe, tzw. korpus wielbłądów, do którego należą 3 bataliony piechoty zmotoryzowanej, 35 samodzielnych batalionów lekkiej piechoty, 4 bataliony komandosów i batalion piechoty górskiej do działań w górach Atlas. Do tego dochodzą jednostki wsparcia, w tym 11 batalionów artylerii, z czego jeden rakietowej, a także batalion obrony powietrznej podzielony na 4 grupy i 7 batalionów inżynieryjnych. Jednostki manewrowe Armii Maroko uzupełniają jednostki Gwardii Królewskiej z batalionem gwardii i 2 szwadronami kawalerii. Gwardia oficjalnie jest częścią armii, jednak odpowiada bezpośrednio przed rodziną królewską i stale towarzyszy jej na terytorium kraju. Gwardziści pełnią także role ceremonialne. Zaszczyt ochraniania rodziny królewskiej mają także 2 regularne, wymienione wcześniej jednostki armii marokańskiej. Jedna z brygad powietrzno-desantowych i lekka brygada ochrony. Liczącą się formacją, która może wesprzeć siły lądowe, jest także Królewska Żandarmeria, posiadająca 20 tysięcy ludzi i podzielona na 1 brygadę, 4 grupy mobilne, jednostkę Straży Wybrzeża z 15 łodziami Arkor 53 oraz szwadron aeromobilny. Ten ostatni może być przerzucany na pokładach 6 średnich śmigłowców transportowych żandarmerii typu Puma, 2 lekkich Dauphin i wspieranych przez 14 starych śmigłowców bojowych Gazelle, Alouette 2 i 3 oraz Lama. Żandarmeria Królewska ma także 2 stare samoloty przeciwpartyzanckie R-235 Guerrier. W jednostkach pancernych Maroka wykorzystywanych jest około 650 czołgów, w tym 222 czołgi M1A1 SA Abrams, 220 M60A1, 40 T-72B i 54 chińskie MBT-2000, a także czołgi lekkie, czyli około 110 austriackich SK-105 Kirasier i 80 francuskich kołowych wozów wsparcia AMX-10RC. Oprócz tego w marokańskich magazynach przechowywanych jest około 200 sędziwych M48 Patton i około 60 kolejnych T-72B. Obecnie pojawiły się informacje, że Marokańczycy przekażą swoje T-72 walczącej Ukrainie, zaczynając od wozów, które znajdowały się na zabiegach modernizacyjnych i remontowych w Czechach. Nie jest jasne w tej sytuacji, czy Marokańczycy zachowają w linii czołgi T-72. Jak widać, Marokańczycy przywiązują dużą wagę do broni pancernej, co biorąc pod uwagę pustynne rejony, w których leży to państwo, nie dziwi. Podobnie jak zrozumiałe jest stawianie na czołgi przez ich algierskich sąsiadów. W tym wyścigu regionalnym ponad 2-krotnie większą liczbę czołgów posiadają dzisiaj Algierczycy, jednak ich pięść pancerna opiera się na rosyjskiej myśli technicznej, głównie T-72 i T-90. Marokańczycy tymczasem planują obecnie modernizację swoich Abramsów do standardu opartego na M1A2 i odbierają kolejną partię tych czołgów właśnie w tej nowej wersji. Nowy zakup obejmuje 162 wozy, co oznacza, że elitarna pięść pancerna Rabatu urośnie do 384 Abramsów. W ewentualnej bitwie pancernej Marokańczycy mogą też wesprzeć swoje czołgi 80 niszczycielami czołgów M901 uzbrojonymi w pociski TOW, a także kilkudziesięcioma niszczycielami czołgów uzbrojonymi w armaty, głównie M56 Scorpion, ale także 8 pamiętającymi II wojnę światową działami samobieżnymi Su-100. Marokańska piechota wykorzystuje poza tym stosunkowo stare systemy M47 Dragon, Milan, TOW, a także bezodrzutowe armaty M40A1
i liczne typy granatników przeciwpancernych, w tym nowoczesne szwedzkie AT-4 i francuskie Apilas. O ile czołgi marokańskie mogą budzić respekt, o tyle wozy do przewozu marokańskiej piechoty nie są już aż tak imponujące. Maroko dysponuje 238 pojazdami kwalifikującymi się jako bojowy wóz piechoty, w tym 123 gąsienicowymi YPR-765 powstałymi na bazie M113 i pojazdami kołowymi 45 WAB VCI i 60 południowoafrykańskimi ratelami Mark III oraz 10 pojazdami AMX-10P. Znacznie liczniejsze są w Maroku transportery opancerzone, których jest ponad 1200. 320 z nich stanowią kołowe WAP VTT, a resztę gąsienicowe pojazdy rodziny M113. W rozpoznaniu wykorzystywanych jest ponadto niemal 300 pojazdów Panharda AML-67, AML-90, EBR-75 i Eland. Artyleria w wojskach marokańskich liczy ponad 500 luf plus 1800 moździerzy. W jej składzie znajduje się 357 sztuk artylerii samobieżnej. Większość z niej to 155 mm amerykańskie M109 Paladin różnych wersji, których łącznie jest ponad 200. Do tego dochodzi 90 155 mm małych haubic samobieżnych AMX Mark F3 i 60 203 mm M110. W artylerii ciągnionej jest 118 luf kalibru 105, 130 i 155 mm. Natomiast w artylerii rakietowej wykorzystywanych jest 47 wyrzutni, w tym 35 122 mm sowieckich gradów i kilkanaście 300 mm chińskich systemów dalekiego zasięgu PHL-3, będących klonem rosyjskiego Smiersza. Do samoobrony przed napadem z powietrza marokańska armia wykorzystuje 18 chińskich systemów średniego zasięgu Tianlong 50 i chińskie systemy krótkiego zasięgu DK-9. Z kolei do samoobrony i walki na bardzo krótkich zasięgach wykorzystywane są systemy rosyjskie Tunguska w liczbie 12 sztuk i amerykańskie systemy M48 Chaparral, których jest 37. Segment manpadsów zabezpieczają rosyjskie igły. Liczne są też lufowe systemy samoobrony, do których zaliczyć można 60 wozów M163 Vulcan i 330 systemów ciągnionych, w tym niemal 100 ZU-23-2, 20 Vulcanów i około 200 starych 14,5 mm systemów ZPU-2 i ZPU-4, a także pewna ilość kupowanych od Chińczyków nowoczesnych 35 mm systemów PG-99. Marokańscy żołnierze wojsk lądowych mają dość skromny dostęp do bezzałogowych systemów rozpoznawczych. Obecnie w tej roli wykorzystują jedynie sędziwe brytyjskie systemy taktyczne R4E50 SkyEye. Znacznie lepiej wygląda jednak nasycenie bezzałogowcami w marokańskich siłach powietrznych. W formacji tej służy dzisiaj 13 tysięcy ludzi i eksploatowanych jest 6 baz liniowych plus jedna szkolna. Wszystkie bazy marokańskich sił powietrznych rozmieszczone są w północnej części Maroka, w okolicach stołecznego Rabatu. Wyjątek stanowi baza numer 1 w Ben Guerir, która jest położona na południu, nieopodal terytorium Sahary Zachodniej. Maroko posiada dzisiaj 6 eskadr samolotów bojowych, 2 na F-16 CD, 2 na F-5 Tiger II i 2 na Mirażach F-1. Za nowoczesną można więc uznać tylko 1/3 tych sił, czyli jednostki na F-16, z łącznie 23 maszynami. Oryginalnie samolotów tych było 25, jednak jeden z nich został utracony w wypadku, a jeden w działaniach nad Jemenem w ramach walki z Houthi pod wodzą Arabii Saudyjskiej. Obecnie jednak Marokańczycy czekają na kolejne 25 F-16, najnowszej wersji Block 70. Maszynami tymi zostaną zastąpione w najbliższych latach sędziwe Tigery, a liczba nowoczesnych samolotów sięgnie 48 w czterech eskadrach. O pakiet V
mają też zostać zmodernizowane, także posiadane F-16CD. Co ciekawe, Maroko rozważało niedawno także zakup F-35A. Miało to jednak miejsce po doniesieniach na temat możliwości zakupienia przez Algierię samolotów Su-57. W obliczu obecnej sytuacji międzynarodowej i opóźnień rosyjskiego samolotu, problem pojawienia się w regionie maszyn piątej generacji został jednak odsunięty na dalszą przyszłość. Samoloty bojowe mogą być wsparte przez dwa samoloty tankowania powietrznego KC-130H Hercules, służące w jednej eskadrze z kolejnymi 13 transportowymi Herculesami wersji H. 16 Hercules wersji EC-130H jest wykorzystywany jako maszyna rozpoznania elektronicznego, wspólnie z także dostosowanymi do Elintu dwoma mniejszymi Falconami 20. Lotnictwa transportowego dopełnia eskadra samolotów lżejszych, 5 lekkich Airbusów CN-235, służących wraz z 4 C-27 Spartan. Marokańczycy mają także eskadrę VIP, w której wykorzystywany jest pojedynczy Boeing 737 BBJ, Falcon 50 i 5 maszyn Gulfstreama różnych typów. Maroko posiada też skromne lotnictwo morskie w postaci 2 starych samolotów patrolowych Dornier Do-28. W szkoleniu wykorzystywana jest eskadra szkolno-bojowych Alpha Jetów z łącznie 19 maszynami. Do szkolenia podstawowego służy zaś łącznie około 60 maszyn turbośmigłowych i z napędem tłokowym, w tym T6C Texan II, T34C Turbo Mentor, T37 Tweed, CAP-10 i szwajcarskie AS-202. Lotnictwo śmigłowcowe jest przyporządkowane do sił powietrznych i dysponuje jedną eskadrą śmigłowców Gazelle, które mają zastąpić wkrótce 24 zamówione niedawno Apache AH-64E Guardian. Do tego dochodzą 3 eskadry śmigłowców transportowych. Jedna z 10 ciężkimi, zmodernizowanymi niedawno, lecz starymi CH-47D Chinook, jedna z 24 średnimi śmigłowcami transportowymi Puma i jedna z lekkimi maszynami Bella, Bell 205, Bell 206 i Bell 212. Siły powietrzne Maroko posiadają też wspomniane już bezzałogowce, a segment ten jest obecnie mocno rozbudowywany. Już teraz w służbie są 3 należące do klasy Male Harfangi, będące europejską wersją izraelskiego Herona. Trwa oczekiwanie na 4 morskie warianty Reapera MQ-9B Sea Guardian i trwają dostawy 12 bojowych Bayraktarów TB2. Wydaje się, że w tej efektywnej kosztowo dziedzinie będą prowadzone kolejne zakupy. Szczególnie, że współpracę w tej dziedzinie zaoferował ostatnio także Izrael, z którym nastąpiła niedawno normalizacja stosunków. W siłach powietrznych Maroko nie występuje element obrony powietrznej, co jest charakterystyczne dla marokańskich sił zbrojnych. Wszystkie systemy OPL są bowiem zorganizowane w ramach wojsk lądowych. W marynarce wojennej Maroko służy 7800 ludzi, w tym 1500 marines tworzących 2 bataliony piechoty morskiej. Główne siły morskie tworzą 3 fregaty, w tym nowoczesna, duża jednostka typu FREM i 2 pamiętające lata 90. typu Floreal. Wszystkie te jednostki są dziełem francuskiego przemysłu stoczniowego. Do tego dochodzą 2 nowoczesne korwety, klasyfikowane czasem jako lekkie fregaty, holenderskiego typu Sigma 981 i jedna typu Sigma 10513, a także stara korweta Lieutenant Colonel R. Hamani. W ewentualnej bitwie morskiej znaczenie mogą mieć także 4 okręty rakietowe typu Kadet El Katabi, przenoszące pociski przeciwokrętowe, podobnie jak fregaty i nowsze korwety. Flota desantowa Maroko składa się z 3 okrętów desantowych francuskiego typu Batral. Każdy z nich jest zdolny do przerzutu 7 czołgów i 140 żołnierzy. Do tego dochodzą 2 barki desantowe. Poza tym Maroko posiada około 50 jednostek patrolowych z uzbrojeniem artyleryjskim, które są niezbędne do kontrolowania długiego wybrzeża Maroko i Sahary Zachodniej, oraz 9 jednostek pomocniczych
i 36 łodzi patrolowych należących do Straży Wybrzeża. Marynarka wojenna Maroko dysponuje niewielkim lotnictwem morskim w postaci 3 śmigłowców Panther bazujących na fregatach oraz 2 samolotów patrolowych morskich Beechcraft 350 ER King Air. Jak widać, Maroko jest państwem bardzo konsekwentnie trzymającym się 2 dostawców sprzętu wojskowego, Francji i Stanów Zjednoczonych. Przy czym w ostatnim czasie palmę pierwszeństwa przejmują Amerykanie. Dostawcy z innych krajów są rzadkością, chociaż trzeba zwrócić uwagę na dokonywane w ostatnich czasach zakupy w Chińskiej Republice Ludowej, która jest dostarczycielem głównie systemów artyleryjskich i obrony powietrznej. Chińczycy wydają się wypierać całkowicie dotychczasowe wpływy rosyjskie i zastępować w niektórych miejscach Francuzów. Chociaż Maroko nie należy do NATO, to dobór kupowanego w ostatnim czasie sprzętu przypomina zakupy prowadzone przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polska. Zakupy te objęły bowiem samoloty wielozadaniowe F-16, czołgi Abrams i śmigłowce Apache najnowszej wersji. Podobieństwa te wydaje się, że wynikają z podobnych sojuszy, jakie ma Maroko, który jest w dobrych stosunkach ze światem zachodnim, ale także z podobnych wyzwań bezpieczeństwa w postaci rywala, który stawia na masowe i tanie uzbrojenie rosyjskie i postsowieckie.